hej, to ja, Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. Pokazuję wam tym razem pasek firmy Morenzo, model EN1303/06. Jest to pasek firmy Morenzo, którą już wam pokazywałem parę razy i którą po prostu ja osobiście uwielbiam i bardzo mi się podobają te ich pomysły, ich serie. No dobra, nie ma co tu słodzić. To jest pasek z serii Economy, czyli po prostu, jak nazwa wskazuje, to są takie tańsze paski, które możemy nabyć do gitary, czy też do basu, z naturalnej skóry oraz dodatkowo też one są z materiału sztucznego, parcianego takiego, czyli tak jak standardowe paski. Cena ich nie jest wysoka, bo około 40 zł, 45, między 40 a 50 powiedzmy, w zależności od modelu. Zobaczcie, jak ten pasek wygląda. On mniej więcej to jest coś takiego. O. Tak to wygląda od jakby z zewnątrz, prawda, czy z wierzchu. W sumie właściwie jak chcemy, możemy go zamontować, ale z wierzchu byłby tak. Taki. Logo Morenzo tutaj. Myślę, że widzicie. No i dalej co? Dalej mamy skórzany taki właśnie wzór. Skórzany wzór. Kolor taki właśnie brązowy. Reszta to jest pasek parciany, zwykły taki można powiedzieć. Chociaż widać, że jakość tego paska, tego materiału jest fajna. W dotyku jest fajny, jest przyjemny, dosyć szeroki. Końcówka jest taka jak przód, jak tamta pierwsza część. I dodatkowo mamy jeszcze tutaj regulację właśnie za pomocą takich sprzączek, prawda? Mamy dwie te sprzączki, więc długość paska regulujemy właśnie taką tą sprzączką. On teraz jest właściwie w największej długości. On teraz widzicie, no ledwo to już jest na maksa, prawie gitara, że leży na ziemi. Z drugiej strony z kolei ta skóra wygląda w ten sposób. Też tutaj jest logo firmy Morenzo, widzicie, duża literka M. Z drugiej strony jest tylko jakby ten pasek, tylko ten materiał parciany, o takie coś, tylko to. Pokażę wam jeszcze z bliska to, co mnie zainteresowało. Chodzi mi właśnie o wykonanie samych tych elementów do zaczepienia. Tutaj widzicie, one są porządnie, porządnie tutaj są tak zszyte takimi właśnie metalowymi. Chcę wam pokazać, one są zszyte właśnie tutaj, jak widzicie, takimi czterema metalowymi jakby spinkami, zszywkami, jak to nazwać, nie znam się na takiej słownictwie produkcyjnym, można powiedzieć, ale widzicie, one są fajnie wykonane, solidne. Tutaj ten materiał też jest skórzany, gruby, on jest dwuwarstwowy. Tutaj jest skóra taka właśnie jakby postarzana, taka pognieciona, tak specjalnie to zrobione jest. No i według mnie ten pasek naprawdę jest bardzo fajny. Cena przystępna, a jednak no mamy troszeczkę coś lepszego niż takie najzwyklejsze paski, które możemy kupić. No tutaj zawsze jakiś mamy element, który nas odróżnia od tych wszystkich, całego szeregu setek tysięcy różnych innych tych samych pasków, prawda? Widzicie ten element tutaj skórzany, logo Morenzo, już sam fakt jest tego logo i tutaj też taki, można powiedzieć, troszeczkę zwracający uwagę, no i troszeczkę taki prestiżowy, no. W każdym razie zachęcam was do zakupienia tego paska, jak również innych pasków z firmy Morenzo. Na razie, ziomeczki, papatki.